Słowo Boże napisane w Mateusza 12 rozdział 43 do 45 wersetu poucza nas, gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a gdy przyjdzie, znajduje go pustym i wymiecionym i przyozdobionym. Potem idzie i bierze ze sobą siedem innych duchów gorszych od siebie i wchodzą i mieszkają tam. A ostatni stan tego człowieka jest gorszy niż pierwszy. Tak też będzie temu bezbożnemu pokoleniu. Tak też będzie temu bezbożnemu plemieniu Genea. Mówi się, że ten człowiek został oczyszczony, to jest zbawiony, ponieważ jest nieczysty i opuścił go duch nieczysty. Potem odwrócił się i związał z niegodziwymi duchami, tak, że stracił wszystko, co zyskał dzięki oczyszczeniu. Dlatego w takiej interpretacji mówi się, że utracił zbawienie, a jego ostatni stan był gorszy niż przed oczyszczeniem. To jest przykład fragmentu zawierającego kilka niezwykłych i niejednoznacznych zwrotów. Trzeba coś z tego wywnioskować, żeby dopasować błędną interpretację. Stwierdzenie, że ten człowiek został zbawiony, sugeruje coś, czego nie ma w tym fragmencie. W ogóle nie ma sugestii, że on został zbawiony. Pan Jezus mówił o narodowym odejściu Żydów od Boga. Tak jest powiedziane, tak będzie też z tym plemieniem. To plemię, to pokolenie to są Żydzi, więc Pan Jezus mówił o narodowym odejściu Żydów od Boga w masowe bałwochwalstwo. Kontekstem jest odrzucenie Pana Jezusa zarówno przez zwykłych ludzi w wioskach Galilei, o czym była mowa w Mateusza 11 rozdział, jak i przez przywódców Judei, o czym czytamy w Mateusza 12 rozdział. Dlatego dał to uroczyste ostrzeżenie dotyczące narodu. Pan Jezus Chrystus mówi, że ten człowiek symbolicznie reprezentuje całe pokolenie ludzi żydowskich i nieżydowskich, a nie jakąś konkretną jednostkę. Powracając z Babilonu, Żydzi porzucili bałwochwalstwo i związany z nim spirytyzm. Związany z bałwochwalstwem spirytyzm. W tym znaczeniu duch nieczysty wyszedł z narodu izraelskiego, pozostawiając w ten sposób dom Izraela pusty, wymieciony i przyozdobiony. Ale oni nie dali Panu Jezusowi należnego mu miejsca jako ich Mesjaszowi. Powiedział Pan Jezus im, że skoro ich niewiara była tak głęboka, objawi się w nadchodzącym dniu przez powrót narodu do bałwochwalstwa. Stanie się tak, gdy Żydzi przyjmą Antychrysta i będą czcić obraz bestii. Jest to opisane w Ewangelii Jana 5 rozdział 43 werset, gdzie czytamy w Słowie Bożym, Ewangelia Jana 5, 43. Tutaj mamy takie wyraźne słowa. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli przyjdzie inny w swoim imieniu, tego przyjmiecie. Ten inny, który przyjdzie w swoim imieniu, to jest właśnie Antychryst. Także objawienie 13 rozdział od 12 do 15 wersetu jest opisane przyjęcie tego innego. Czyli objawienie Jana 13 rozdział 12-15. Objawienie Jana 13-12-15. I pełni wszelką moc pierwszego dzikiego zwierzęcia przed nim i czyni, że ziemia i mieszkający na niej oddają pokłon pierwszemu dzikiemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana uleczoną została, i czyni cuda wielkie tak, że i ogień sprowadza z nieba na ziemię przed ludźmi i zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, które mu dano czynić przed dzikim zwierzęciem, mówiąc mieszkającym na ziemi, aby uczynili obraz dzikiego zwierzęcia, które ma ranę od miecza i ożyło,
i dano mu wlać ducha w obraz dzikiego zwierzęcia, żeby obraz zwierzęcia mówił i sprawił to, aby zabijany był każdy, kto nie odda pokłonu obrazowi zwierzęcia. Pogrążą się w bałwochwalstwie 7 razy gorszym niż w czasach niewoli przedbabilońskiej. Dlatego ten fragment nie ma absolutnie nic wspólnego z utratą zbawienia przez chrześcijanina.